Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie w 40. odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofreaky, gdzie poruszamy tematy zdrowotne, diagnostyczne i tak naprawdę w środkowej części tego wszystkiego stoi układ nerwowy. I dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny temat dotyczący bólu krzyża i kręgosłupa i czy zawsze jest temu winna miednica. I oczywiście Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. Cześć. Cześć. A kurde, dzisiaj taki okrągły odcinek. 40. Okrągły. Właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że jubileuszowy. Byłem przekonany, że 39. No tak, ja też tak myślałem, ale okazuje się, że jednak nie. Niesamowite. Bardzo ważny temat. Pamiętam, że jak wrzucam informacje dotyczące miednicy, whatever gdzie, powiedzmy kanał YouTube'owy, to jest klik, 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 bo ludzie wiedzą i terapeuci wiedzą, że ona jest często zaangażowana w problemy właśnie, czy to bólu krzyża, kręgosłupa lędziowego, całej kolumny kręgosłupa, staw krzełdrowych, kończyn dolnych, kolan, jamy brzusznej i po prostu to ludzi interesuje. Jest cała masa mitów dotyczących miednicy. I legend. Legend. Historii też o tym będziemy mówić. Tak, fajnie będzie, no. I pokażemy wam też, znaczy pokażemy wam, nie pokażemy, to jest podcast oczywiście, ale jak będziecie oglądali na YouTubie, to i tak nie zobaczycie, bo po prostu my siedzimy, nie możemy wam za dużo pokazać. Tak, także użyjcie ale wyobraźni. Powiemy wam teoretycznie, jak my to widzimy i jak tą wiedzę wykorzystujemy w swojej praktyce gabinetowej. Bo oprócz tego, że my po prostu nagrywamy podcasty, to my też pracujemy z ludźmi. Dokładnie tak. Nawet więcej i częściej niż nagrywamy podcasty. Dokładnie tak. Bo mamy więcej niż jednego pacjenta raz na dwa tygodnie. Zdecydowanie więcej. Dobra, zacznijmy sobie od czegoś takiego, że można powiedzieć, że terapeuci dzielą się, oczywiście tutaj generalizuję, żeby nie było, bo ktoś powie, a mnie tam nie ma, ale ogólnie może być takie ogólne dwa obozy. Jakoś tam nie ma, to się powinien w końcu określić. Tak. Ogólnie dwa obozy, że po pierwsze, miednica jako główny problem, jako fundament ciała. Złego to miednica. Wszystko się zaczyna z niestety miednicy. Jest dużo takich osób. Niestety, jeszcze nie wiadomo. A druga opcja, że miednica tylko jako problem wtórny. Tak, wszystko się zaczyna od i tutaj są już różne opcje. Bo ty zmuszasz ludzi, żeby się określali w sytuacji, kiedy ty chyba nie jesteś do końca określony. Nie, ja nie. Robię wszystkich w konia. Już tak. Na dzień dobry. My wam powiemy po prostu, gdzie my tu jesteśmy, jakie jest nasze podejście, ale pogadajmy sobie o tych dwóch podejściach. I ja myślę, że wiem, skąd ten problem, że ta miednica jest bardzo częstym problemem i jest tak naprawdę często przyczyną problemów. Bo na przykład, jak jesteśmy na kursie masażu tkanego mokich i tam się stykamy z ludźmi, którzy wchodzą w świat szkoleń, bo chcą takiego konkretnego, jednego praktycznego narzędzia terapeutycznego, stąd się przyszedł ten kurs, jest dobry na początek, to tam robimy sobie protokół palpacyjny. Tak. I robimy sobie taki, to jest taki skaning ciała od stopy do głowy. Jakby ktoś chciał, to może być od głowy do stopy, to jakby nie jest. Wszystko jedno. No? Whatever. Ale stopa jest dobrym, żeby zacząć. Może fajnie, że cię pacjent widział, wie co robisz, a tak stajesz mu za głowę i tak od razu nie wiadomo, co się będzie działo. I tam rzeczywiście w tym protokole wychodzi, że ta miednica jest często problematyczna. Nawet jak jesteśmy tutaj na kursie i mamy tam 20 osób na kursie, to u większości osób tam jest jakiś problem. My nie wiemy, czy on jest pierwotny, czy wtórny, po prostu jest. Bardzo często. Więc u osób, które są starsze, nie są terapeutami, to ten problem będzie nawet częściej. Wydaje mi się, że to stąd może być. Tam często te problemy są. Mhm. Chyba, że chcesz coś dodać jeszcze. Może inne podejście. Dalej, to jest ciekawe. No i teoretycznie cała miednica też wchodzi w, na przykład jak ktoś powiedzmy nie pracuje pod tym kątem, ale pracuje na przykład pod kątem ruchowym, to bardzo często ten kor też jest dysfunkcyjny. My wiemy, że dużo problemów obwodowych, czyli problem biodra, kolana, stopy, barki i tak dalej, łopatki. Może mieć swoje źródło w centrum. W centrum. Stąd tak. Wydaje mi się, że ta miednica po prostu jest. Tak, no jakby nie patrzeć, ona jest bardzo mocno zaangażowana w ruch całego ciała. Nie? Więc ona jest znowu w takim centrum wydarzeń. Tak się akurat ułożyło. W dodatku mamy naprawdę sporo problemów bólowych, które dotyczą miednicy. Nawet dzisiaj o tym dyskutowaliśmy, czy ludzie tak mówią, że ich boli miednica, nie? Raczej tak nie mówią, ale bardzo częste są na przykład bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
no to już generalnie ból krzyża to jest miednica. Bóle bioder, no to znowu miednica. Dużo jakichś innych problemów się tam potrafi przypałętać, gdzie znowu boli mniej więcej ten sam rejon. Nawet czasami bok, tak najczęściej pacjenci to, znaczy, no dobra, może nie najczęściej, ale często. Mówią, że boli ich biodro, ale pokazują okolice krętarza. Nie? Czyli znowu gdzieś tam ten pas jest tutaj taki no problematyczny. Znaczy inaczej, często ludzie się na niego skarżą, że to tam boli. No tak jest. Tak jest. Teoretycznie jak w ogóle ja na przykład myślę o miednicy, za chwilę poruszymy sobie w ogóle temat anatomii, to ja myślę teoretycznie oprócz kościach miednicznych, które są połączone, to kości krzyżowej, która to łączy, kości guzicznej, która ma duży wpływ na to pod kątem uwięzadłowym i tak dalej, ale też kręgosłupa lędźwiowego, no bo ciężko rozpatrywać kość krzyżową bez lędźwi, ale też stawu biodrowego. Czyli to jest taki kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy. To, generalnie tak. Każdy dysfunkcja w tym obszarze może dawać zaburzenia. Tak, to jest taki. W ogóle wiemy, że całe ludzkie ciało jest takim systemem naczyń powiązanych, ale tam te sznurki są bardzo blisko. Pociągasz za jeden i od razu po prostu mamy dysfunkcję. Tak, mamy takie daleko idące. I mięśniowe powiązania, i nerwowe, naczyniowe, nie? To jest taki efekt domino, gdzie te kawałki domino są tak bardzo blisko siebie. I są takie duże. Tak. No często one nawet gdzieś tam jakby bezpośrednio się tak ze sobą łączą. Nie? Tutaj od razu do głowy mi przychodzi mięsień lędźwiowy większy, nie? Gdzie on jakby przechodzi przez miednicę. Można powiedzieć, że pośrednio przyczepia się do niej przez ścięgno z mięśniem biodrowym, no ale przechodzi od lędźwiowego stricte od razu do kości udowej. Nie? Więc on jakby ją mija i znowu ma na nią cały czas bardzo duży wpływ. Tak, tak. Dokładnie tak jest. No i oczywiście jest drugi obóz teoretycznie, czyli miednica jako wtórny problem, czyli jako skutek, bo te przyczyny są zawsze gdzie. W ogóle jak ja słyszę słowo zawsze, to już mi się niedobrze robi, no nie? Znaczy, mi się to też kojarzy z gdzieś tam z moimi początkami, gdzie świat się wydawał bardzo prosty. Ja wtedy też tak myślałem, że różne rzeczy są zawsze. Typu na przykład kogoś bolą plecki, no to zawsze pomaga masaż plecków. A jak ma promieniowanie do nogi, no to zawsze pomaga masaż też z nogą. Tak. No, później tak, się okazuje, że nim dalej w las, tym rzadziej używasz słowa zawsze. Tak, i dochodzisz do momentu, kiedy już nigdy nie używasz słowa zawsze. Tak, ja staram się nie używać słowa zawsze i nigdy. Nie wiem, że nigdy nie wam zawsze, bo może mi się wymknęło czasami. Może tak. Ale niekoniecznie staram się tak mówić, no bo wiemy o tym, że teoretycznie ta miednica zdroworozsądkowo, ona może przyczyną problemów, o których powiemy sobie, co tak naprawdę mogło powodować dysfunkcję miednicy, ale może być problem wtórnym, stricte. I często tak jest, że na przykład jakbyśmy zapytali chiropraktyka takiego rasowego, to on by często powiedział, że no, ta miednica jest wtórny problem do zaburzeń kręgosłupowo-stawowych i tak dalej. Jak gdzieś tam zapytamy często. A część innych chiropraktyków by mogła powiedzieć, że jest pierwotna, bo jak rypią na przykład z kości krzyżowej. Tak. I to zawsze pomaga, to znaczy, że ona jest zawsze przyczyną, nie? Dokładnie. Dużo osób powie, że po prostu to są zaburzenia wtórne do problemów narządów trzewnych, bo zajmują się głównie terapią wisceralną i tak naprawdę robią to, więc przez pryzmat tego, co robią, patrzą na miednicę. Problem jest też taki, że my często prawdopodobnie też nie dojdziemy do tego nigdy, co jest wtórne, co jest pierwotne. Tak mi się wydaje. No po prostu robiąc terapię, na przykład nakierowano, powiedzmy, na tematy wisceralne, przykładowo, i tam gdzieś tam memłamy sobie obszar jelita grubego, cienkiego, no to też de facto wpływamy sobie na system więzadłowy, na mięsień lędźwiowy, na zaburzenia powięziowe i tak dalej, no nie? No tak, generalnie nie mamy żadnej możliwości wyizolowania tej naszej pracy i powiedzenia sobie, że dobra, teraz to ja robię tylko i wyłącznie układ nerwowy w kontekście tylko tego i tego. Tak. Znaczy to jest dobrze, bo teoretycznie im robimy więcej na terapii, a może nawet nie to, że więcej, tylko mamy wpływ na większą ilość układów, to de facto terapia powinna być bardziej skuteczna. Jednak są takie techniki albo miejsca, takie wytrychy, że robię jakąś technikę i jednocześnie mam wpływ na drenaż obszaru tutaj tego, rozluźnienie tkanek, nie wiem, wpływ na poprawę ruchomości stawów,
ingerencji gdzieś tam w torebkę stawową i tak dalej, no to ten efekt będzie fajniejszy, bo teoretycznie... Mhm. A będzie zahaczało większą ilość układów i jakby różnych ścieżek. Nie? Tak, albo są takie miejsca typu na przykład, nie wiem, więc zadoł pachwinowe, co daje często praca z nim bardzo fajne efekty, bo mamy tak naprawdę wpływ na cylinder brzuszny raz, tak, bo to jest rozciągną mięśni, a więc zadoł pachwinowe jest rozciągną mięśni cylindra brzusznego. Dwa, mamy wpływ tak naprawdę ten obszar i uwolnienie napięć w obszarze więzadła pachwinowego na drenaż całej kończyny dolnej, na poprawę ukrwienia kończyny dolnej, na gdzieś tam często zmniejszenie napięcia i wpływ na struktury, które mogą w jakiś sposób drażnić, czy to nerw udowy, czy nerw płciowo-udowy. Jest tego bardzo dużo, więc to takie fajne miejsca w wytrychach, które często problematyczne, ale ja pracując często tam, wiem, że to miejsce jest funkcyjne, ale do końca... nie mogę sobie wyizolować, jaki efekt będzie miała ta technika. Ona może mieć taki bardzo globalny wpływ. Tak, to też jest fajnie, myślę, że nie ma za bardzo co tego aż tak mocno rozpatrywać. Dobra, zanim sobie powiemy, to już trochę napomknęliśmy sobie o tej anatomii miednicy, że rozpatrując po prostu dysfunkcję miednicy, to oczywiście my patrzymy po prostu... Nie musimy rozpatrywać po prostu poszczególnych kości biodrowo-nowokulszowa, bo nam za bardzo nic nie dadzą, gdyż są po prostu zrośnięte twarde i hej, tyle. Tak, możemy sobie o jakichś takich niuansach tutaj porozmawiać. Nie? Na przykład o takim drażliwym temacie, jakim jest staw krzyżowo-biodrowy, nie? Tak. A propos tej ruchomości, bo tak teraz powiedziałeś, że one są ze sobą zrośnięte i hej. Te trzy tak, no nie? Tak. Ale no już jest staw krzyżowo-biodrowy, który jest takim klinem łączącym kości miedniczne. Aha. Jednocześnie na dość sztywno, ale pozwalającym na jakąś taką niewielką minimalną ruchomość. Swobodę. Mm-hmm. Tak, to jest taki staw, to jest taki staw mit. W ogóle o tym stawie słuchajcie, bo będziemy się na nim rozwodzić dużo dłużej na webinarze, który będzie w najbliższą środę. Jak się oglądacie w premierowo, czyli 27. To jest 27? Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem. Dzisiaj jest 17? Nie, 24, przepraszam. No. To jest 24. Tak. 24 w środę, godzina 19. Mhm. Natomiast jeżeli oglądacie to później po tym webinarze, to też zerknijcie sobie po prostu u nas na stronę neuropark.pl/szkolenia online i tam ten webinar też powinien być dostępny. Tak. Tak. Więc tam sobie pobadamy dokładniej, ale wracając do tematu. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że ciężko, znowu tam jest dużo obozów takich, tak, osób, które manipulują stricte staw krzyżowo-biodrowy i mają wow efekty według nich. Inne osoby, które mówią, że to jest w ogóle bez sensu, bo on się w ogóle nie rusza. My nie jesteśmy w stanie sprawdzić, zbadać tego, czy tam jakikolwiek ruch zachodzi, bo jest to ruch na przestrzeni. No i właśnie, literatura pokazuje, że różnie, ale często tak. Nawet poniżej stopnia. Raczej tak. U osób bardzo mobilnych, jak wyłapałem kilka pozycji, to osób bardzo mobilnych, już nawet bardziej hipermobilnych, to tam może być nawet do 5 stopni tego ruchu. To podobno. Wtedy, no, byłoby konkretnie, nie? Tak. No tak, no właśnie. I tutaj wiesz co, też jak zauważyłem, że są takie tutaj dwa obozy i się też troszeczkę zacząłem zastanawiać, nawet z taką tendencją trochę, chciałem chyba znaleźć dowód na to, że się nie da zmanipulować tego stawu. I to mi jakby efekty, jakby rezultaty tych moich poszukiwań mi tylko przypomniały o tym, że nie powinienem z góry niczego zakładać. Okazuje się, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie faktycznie ten sposób manipulować, nie? Tylko że co my też przez to rozumiemy? Czy tam faktycznie kawitacja zachodzi w tym stawie? Trudno powiedzieć. Raczej nie. To przesunięcie też jakieś tam, które występuje w trakcie manipulacji, czy jest w ogóle istotne, też raczej nie. Ale na pewno badania pokazują, że te techniki, które my uważamy, że są technikami manipulacyjnymi dla tego stawu, coś faktycznie w fizjologii zmieniają, nie? Bo na przykład były badania, które ja też zresztą gdzieś tam rozsyłałem newsletterem, takie tutaj robione akurat u nas w kraju, pokazywały, że zmienia się rozstaw środka ciężkości, nie? Po takiej manipulacji. Tylko że, no znowu, daje nam to jakiś parametr. Trudno powiedzieć, czy to jest wina tego,
teraz znowu można się tam kłócić, czy ta kawitacja była potrzebna, czy nie, czy tam to chrupnęło, czy chrupnęło w ogóle w przejściu L5S1. Prawdopodobnie tak. No ale jakby nie zmienia to faktu, że staw no, też znajduje się w takiej okolicy, która jest bardzo gęsto usiana więzadłami, które no, znowu są olbrzymim organem czucia dla naszego mózgu, tak? Bo one zawierają masę mechanoreceptorów i wolnych zakończeń nerwowych. Więc jeśli my nawet robimy docisk tej okolicy, no to my już mózg o tym informujemy, że jakąś tam siłę wprowadzamy. I on jakoś na to reaguje. Zwłaszcza jeśli robimy technikę, która jest no w pewnym sensie, teraz posłużę się takim uproszczeniem, trochę zaskakująca dla naszego mózgu. Czyli na przykład wykonujemy technikę, która jest bardzo szybka i drażnimy inne zakończenie nerwowe niż zazwyczaj. No bo my w naszym życiu nie robimy z naszymi czterema literami takich gwałtownych rzeczy. Nie? Po prostu siadamy, no to mamy długotrwały nacisk, siedzimy. A tutaj nagle wchodzi zupełnie nowy bodziec. Szybki, mała amplituda, coś się dzieje, zawsze te techniki manipulacyjne bardzo mocno na nie reaguje jakby cały organizm. Czy to też jest zawsze leczenie przyczynowe? No tak jak już ustaliliśmy, nigdy nie możemy powiedzieć, że zawsze. Część tutaj praktyków powie, że często to robi albo zawsze to robi i często ma jakieś tam efekty terapeutyczne, nie? Więc znowu nie jest to zawsze wyznacznik tego, że to tam jest przyczyna. Tak, nawet wiesz co, te techniki stawy krzywodrowe bardzo ciężko zrobić taką super celowaną technikę, dlatego że tam nieraz po prostu samo chrupnięcie jest być może z tego stawu, who knows, ale tak jak wiecie, z przejścia L5S1, ale też z przejścia, znaczy połączenia L4-L5 i wyżej, no nie? Dlatego, że ciężko po prostu zrobić, to jest tam, jak jeszcze powiedzmy w obszarach górnych segmentów szyjnych czy kręgosłupa piersiowego, myślę, że łatwiej po prostu zrobić bardzo lokalną manipulację. Jest to myślę, że możliwe dla osób, które długo praktykują. Natomiast tutaj jest to bardziej takie działanie kompleksowe, no nie? Na ten obszar. I to rzeczywiście może dać fajne efekty. Ja też wiele razy mi się zdarzało manipulować ten obszar i było to z ciekawym rezultatem. Praktycznie też nigdy nie robiłem tylko i wyłącznie manipulacji do pacjenta hej na razie, gdyż jest to domena chiropraktyków i to nawet nie w Polsce, tylko pewnie w Stanach. Raczej tak. Bardziej, gdzie robimy po prostu jedną, dwie, trzy manipulacje i dziękuję do domu. Tylko to był też element jeden z wielu rzeczy, leczenia, które nie? zrobiłem. I tak naprawdę rzadko mi się zdarza, że po jednej technice od razu proszę pacjenta, żeby zobaczył i tak dalej. Tym bardziej, że tu też nie jestem w stanie wyeliminować po prostu raz efektu zaskoczenia, dwa samej pozycji ułożeniowej, która może być w jakiś sposób drenująca ten obszar. Trochę gdzieś doświadczeń pacjenta, tak, jego autorytetu, oczekiwań, autorytetu, w ogóle efektu placebo, nie? Tak. Bo to często jak coś tam chrupnie, to już się kojarzy z tym, że coś wskoczyło na swoje miejsce, naprawiło się, więc już powinno być lepiej. Tak, tak. Wiemy też, że nawet jak czasami po prostu chrupnie coś i to nawet nie jest u pacjenta, tylko na przykład chrupnie coś tobie, bo ustawia się tej pozycji, tak, to pacjenci też już czują ulgę. Albo prażynka w naszej kieszeni. A, prażynka. No, na szkoleniach nam się zdarzało wielokrotnie robić takie jakieś chrupanie z ciastkami, prażynkami, tak, jabłkami chrupanymi. I ludziom się poprawiało po prostu takim chrupnięciu, więc tutaj trzeba też ten efekt audio brać pod uwagę, że może coś takiego mieć miejsce. Tak jest. W ogóle też jest ciekawa, ciekawa sprawa, że ja na przykład mi czasami chrupał bark w momencie, teraz bardzo rzadko manipuluję, zdarza mi się to nadal, ale mi gdzieś tam ta kawitacja zachodziła i w momencie, kiedy ja jeszcze nie zdążyłem pacjentowi tej techniki faktycznie zaaplikować, mi chrupnęło w barku i już słyszę u pacjenta takie o, jak dobrze. No powiem ci, że mi się też zdarza manipulować. Kiedyś manipulowałem dużo częściej. Ja tak się śmieję, że jak nas taki moment, że się nauczyłem tego w miarę robić, to już się nie chce. To przestałem, gdyż się zainteresowałem właśnie podejściem neurodynastycznym, kinezjologią i się okazało, że to manipulowanie rzadziej mi się przydaje. Ja nie powiem, że po prostu jest niepotrzebne, tylko po prostu rzadziej mi się przydaje. I jednocześnie wydaje mi się, że ma fajniejsze efekty terapeutyczne. Dobra, to stawy krzywodrowe, bo teraz się może ktoś zastanawiać, no dobra, czyli nie chrupać tymi stawami, nie manipulować, co w takim razie? To osoby muszą poczekać troszeczkę jeszcze na rozwinięcie tego tematu, bo jesteśmy dalej w temacie anatomii.
Myślę, że takim oprócz stawów krzywodrowych bardzo ciekawym miejscem dającym fajny efekt terapeutyczny, na którym się warto było pochylić, jest na przykład też spojenie łonowe. Właśnie też o tym myślałem. Czyli ta druga strona, nie? Tak, właśnie, bo część osób zapomina w ogóle o istnieniu drugiej strony. Tam też jest taki temat, wiesz, bo są techniki, które są nakierowane przykładowo na manipulację spojenia łonowego. Są. No. Tamta ruchomość jest tak samo duża, jak i staw krzywodrowych, czyli bardzo mała. Tak jest. Znaczy, to jest ciekawe, bo ta ruchomość jest bardzo mała, a jednocześnie bardzo potrzebna i w stawach, i w spojeniu łonowym, bo jest taki fajny amortyzator, który teoretycznie, jak na przykład okazuje się, że tam doszło do jakiegoś bloku, w tym na przykład stawie krzywodrowym. Może tak się zdarzyć przy jakimś upadku na tyłek i tak dalej. Tak, tak, tak. To się okazuje, że już wcale nie jest fajnie. I pomimo tego, że tej ruchomości było bardzo mało, to ona była przy każdym kroku potrzebna. Tak, nawet jak jest drobna, nie? Tak. Poza tym ona też jest pewnego rodzaju takim amortyzatorem całej miednicy. Myślę teraz też o tym, że no przecież te stawy, właściwie no i stawy krzyżowo-biodrowe i spojenie łonowe, no pełnią bardzo ważną rolę na przykład u pań w trakcie porodu, nie? Gdyby tam nie było możliwości ich rozwarcia, no to tak średnio to widzę. Ten poród cały? Średnio. Raczej przez brzuszek trzeba było wyciągać wszystko. Raczej tak. No, więc znaczy tutaj nawet bardziej stawy spojenie łonowe, które tak naprawdę dochodzi do dość dużego odkształcenia tego spojenia, a nawet często uszkodzenia strukturalnego podczas porodu. Tak, tak, tak. Rozerwanie, też jakby tutaj też o tym myśleć, że ta strona nasza biochemiczna tutaj gra dużą rolę, między innymi pod wpływem oksytocyny się to faktycznie zaczyna luzować i czasami dzieje się tak, że po porodzie ten staw krzyżowo-biodrowy no właśnie jest w jakiś sposób istotnie uszkodzony, nie? I generuje problemy bólowe akurat no, faktycznie w stawie albo w spojeniu. Zdarzało ci się manipulować spojenie łonowe? Zdarzało. Kiedyś. Technika typu shotgun? Tak, właśnie tą techniką shotgun. Dawno temu, szczerze mówiąc, średnio mi to wchodziło. Chyba nigdy się tego dobrze nie nauczyłem. Teraz pracuję faktycznie często z tym stawem, znaczy z krążkiem, nazwijmy sobie to, z całym obszarem. Może nawet bardziej precyzyjnie to ujmując, z tej racji, że no właśnie pracując głównie z pacjentami, którzy mają problemy trzewne, no to nie da się wykluczyć tych problemów ginekologicznych, więc to się po prostu cały czas u siebie zazębia. No i to spojenie bardzo często jest problematyczne. Właśnie na wskutek urazu albo bezpośredniego, albo pośredniego, bo nawet mając jakiś upadek czy no jakiś uraz kości krzyżowej, no to ten krążek będzie pełnił rolę amortyzatora od strony przedniej. No musimy pamiętać o tym, że ta energia kinetyczna się gdzieś roznosi po naszym ciele. No i krążek może oberwać tutaj wtórnie. On też jest bardzo bogato unerwiony, nie? Więc takie delikatniejsze techniki, takie nazwijmy to pompowanie tego krążka, faktycznie robię dosyć często teraz. Tak, to jest nawet takie właśnie pod kątem właśnie takich prostych technik na mechanorecepcję, gdzieś ukrwienie, drenaż tego obszaru. No tak, to mi się tak, też tak. Obszar, bo obszar stawów krzywodrowych i spojenia łonowego to jest coś, co ja rzeczywiście robię często i pracuję z tym często, jednak niekoniecznie standardowymi technikami manualnymi, powiedzmy takimi, wiesz, gdzie są na terapii manualnej właśnie pod kątem mobilizacji tudzież manipulacji. To rzadziej, ale sama praca manualna super. I jeśli chodzi też o miednicę, teoretycznie, to jakby kolejnym obszarem, na który warto zwrócić uwagę, to jest wizyta pachwinowe. Mówiliśmy sobie o tym troszeczkę wcześniej, dlaczego ono jest istotne. Ale też to, co powiedziałeś wcześniej, sam problem przejścia lędźwiokrzyżowego. No dokładnie. Który jest, znowu, nie wiemy, czy przyczyną, czy skutkiem bólu pacjenta, z którym się zgłasza, ale rzeczywiście pacjenci często przychodzą i dokładnie niemalże palcem wskazują, boli mnie tu. I stąd mi tam promieniuje ból, rzutuje, albo jest to po prostu problem miejscowy, w zależności od tego, czy mam bardziej problemy natury dyskopatycznej, czy bardziej problemy natury stawowej, czy może jeszcze bardziej problemy typu mięśniowo-powięziowe. I chyba tyle. No i taka kość guziczna zapomniana. O, no to tak. To jest taki miejsce, które wydaje się, że jest często zarezerwowane dla osób, które pracują per rektum,
Bo rzekomo z kości guziczną to ciężko pracować tak. inaczej niż przez odbyt. No właśnie trzeba pamiętać, że ona ma dwie strony, nie? Tak. I że żeby dotknąć nawet czubka tej kości, wcale nie trzeba głęboko wchodzić. Tak, ale jednocześnie jesteś blisko. Jesteś blisko. Samego zwieracza odbytu. Tak. I to no, dla niektórych czasami, jest takie... Czasami, no tak, tak, tak. To no. raczej nie jest nic przyjemnego. Czasami faktycznie ta kość guziczna jest zawinięta do środka. Na przykład po złamaniu, po jakimś urazie. No i może się zdarzyć, że faktycznie to tak jest, że u niektórych osób nie da się tego czubka kości guzicznej faktycznie dotknąć inaczej. Tak, znaczy no. Ona może być podwinięta po urazie, ale po prostu też tak może być. No nie? Mam wrażenie, że tak, że ona czasami tak jest zbudowana. Widzisz, no, sytuacja znowu wygląda tak, że ktoś powiedzmy, że ma tą kość od zawsze tak ustawioną w takiej kifozie. I okazuje się, że na przykład upadł na tyłek. Zaczęło go boleć po tym upadku. Idzie sobie na RTG, MRI i tak dalej, jakieś badania obrazowe. I wychodzi, że ma podwichniętą. Tak, ale nie wiemy, czy on nie ma podwichnięty wcześniej. Nawet nie to, że podwichnięty, po prostu ułożony w ten, a nie inny sposób. Tak. I okazuje się, że często niekoniecznie nawet, a nawet znam takie osoby, które na przykład rzekomo miał podwichniętą, były sobie na terapii, nawet na terapii rektum i co okazało się, że ten na przykład dyskomfort dalej jest. Bo to nie było związane stricte z ustawieniem samej kości guzicznej, tylko z jakimś innym podrażeniem receptorem w obszarze miednicy, co miało miejsce. No i jeszcze tutaj, jak będziecie, na przykład jakby ktoś stwierdził, że o, miednica, taki ważny obszar, może będę częściej uwzględniał sobie tutaj to w swojej terapii, no to stawy biodrowe, no bo już jakby ograniczona ruchomość stawów biodrowych bezpośrednio wpływa na jakieś bóle w obszarze miednicy, warto na tym na to uwzględnić. I to jest chyba rzecz, którą najprościej można zrobić, tudzież nawet samemu, popracować sobie pod kątem mobilności stawów krzywodrowych. Easy job. I aktywacji poszczególnych struktur typu posiadkowy średni, rotatory i tak dalej. Więc dobra, pokrótce sobie mówiliśmy jakby taką ogólną anatomię tego obszaru i teraz pytanie jest bardzo istotne. Co w takim razie może wpływać na dysfunkcję miednicy? Dlaczego dużo osób ma problemy z tą miednicą? Mhm. Czy woli wcześniej powiedzieć sobie o różnych mitach? Trochę mówiliśmy już o mitach. Ale mamy takie, wiesz, fajne, no bo teoretycznie miednica jest takim, wiesz, no. magicznym tematem, takim bardzo ważnym, niebiańskim nawet. A, no tak, to o historii możemy sobie powiedzieć. Może jako się taki fajny przerywnik historyczny, nie? Tak, 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 bo to nas też trochę zainteresowało, jak się przygotowywaliśmy do dzisiejszego podcastu. Bo słyszeliśmy dwie różne wersje tego, dlaczego ta kość krzyżowa nazywa się kością krzyżową. No, ona jeszcze w dodatku po naszemu brzmi trochę inaczej niż po łacinie czy po angielsku, gdzie no mamy po prostu sakrum. Nie? Kojarzy tak, się z naszą religią, tak, jest tak, bardzo tak. istotnym elementem religii katolickiej w naszym kraju. Tak, no i można powiedzieć, że no w sumie układa się trochę w kształt krzyża. No, a sakrum to już w ogóle jest takie wow, nie? Sakrum. Tak. No i tak trochę udało mi się poszukać. Co ciekawe, nawet na PubMedzie jest historia kości krzyżowej, dlaczego się nazywa tak jak się nazywa. Artykuł jest z 1987 roku i są różne hipotezy, no bo tak naprawdę tutaj te odniesienia są bardzo dalekie. Daleko sięgające wstecz, okazuje się, że już Grecy tak nazywali tą kość, akurat używali trochę gdzieś tam innego greckiego słowa, którego oczywiście nie pamiętam. I używali tego określenia prawdopodobnie dlatego, że uważali, że miednica jest takim najbardziej świętym elementem człowieka, zwłaszcza ta kość krzyżowa, bo przy niej znajdują się nasze narządy płciowe i narządy no, rozrodcze. Mhm. Tak to nazwijmy, nie? I że to służy prokreacji, więc jakby to jest taki święty tak. obszar, nie? No, bardzo poetycko. Bardzo poetycko, tak to ten. Okazuje się, że już też Egipcjanie jeszcze wcześniej używali podobnego określenia i też tak kojarzyli tą kość krzyżową i uważali, że ona jest jakby poświęcona przez Ozyrysa, który był tam bogiem reinkarnacji i
agrokultury, cokolwiek to może mieć wspólnego faktycznie ze świętością. Ale wiemy, że to też inna kultura, inna historia. Prawdopodobnie gdzieś tam te kultury się później przenikały na przestrzeni wieków. Może gdzieś tam jakieś wzmianki o tym gdzieś tam sobie żyły z pokolenia na pokolenie i tak to dotarło do gdzieś tam do naszych czasów. Ty miałeś też taką ciekawą historię. Wiesz co, bo ja słyszałem na przykład, i nawet nie pamiętam, gdzie to czytałem, jakieś takie, wiesz, antymiczne ciekawostkach, że ta kość na przykład przy różnych obrządkach, tudzież po prostu, no nie wiem, czy to jest obrządki, ale tam spalania ludzi i tak dalej, to była kość, która na przykład wolniej się paliła i w ogóle nie spalała się teoretycznie z racji po prostu jej bogatego nawodnienia. Mhm. No bo kości, nie wiem czy ludzie sobie zdają sprawę, ale są dość elastyczne, miękkie i nawodnione mocno. Mhm. I ta kość krzyżowa jest rzeczywiście takim chyba najbardziej nawodnionym tworem. Stąd też po prostu najwolniej się paliła i też najwolniej się rozkłada. Tak. Więc to taki element boskości. No, nie? Mhm. Tak, tak, dokładnie. Poza tym też w niektórych kulturach kość krzyżowa, mam nadzieję, że nie ludzi, ale zwierząt na pewno, były też składane właśnie w ofiarach. Nie? Więc prawdopodobnie też właśnie takie elementy gdzieś tam były. Tutaj w ogóle też różne kultury, więc może ludzie w różnych częściach świata wpadli na podobne pomysły. Znaczy bardzo często tak się dzieje, no nie? Że po prostu w różnych częściach świata, na przykład jak ja na przykład troszeczkę interesuję się jakby tak, wiesz, alternatywnymi różnymi podejściami medycznymi, to w wielu miejscach, bardzo odległych częściach świata, jakby te same rzeczy opisywane są po prostu inaczej, ale de facto chodzi o to samo, nie? Tak, tak, tak. No. No, myślę, że tak jest. Nawet ja czasami gdzieś czytając coś, albo jak mam jakieś wzmianki głównie dotyczące medycyny wschodu, bo gdzieś tam trochę sobie czytałem o medycynie tybetańskiej, trochę o tradycyjnej medycynie chińskiej, to widzę dużo takich zależności, które pojawiają się też u nas jakby współcześnie, mimo tego, że my jakby kulturowo nic stamtąd nie czerpiemy. Nie? Chcesz dać jakiś przykład? Wiesz co, no właśnie na przykład te zależności, to akurat w medycynie tybetańskiej, zależności między tymi stawami kulistymi a gałką oczną, nie? Z racji gdzieś tam budowy. Oni to troszeczkę inaczej tłumaczyli. Też już nie chcę tutaj skłamać dokładnie jak. To też dla mnie było średnio zrozumiałe. Myślę, że to chyba trzeba być Tybetańczykiem, żeby dobrze to rozumieć. Tak, albo poświęcić temu wiele lat, no bo to jest też taka duża, duża gałąź wiedzy, nie? Żeby to jakby dobrze rozumieć. I czasami takie wyseparowane informacje dla nas mogą niewiele znaczyć, koniec końców. Tak, znaczy wiesz, jak w ogóle tłumaczę na przykład medycyny chińskie, ostatnio troszkę siedziałem w takich tematach związanych z podejściem hinduistycznym, bo akurat zainteresowało mnie po prostu jakby podejście do kanałów energetycznych, gdzie na przykład wiadomo, w medycynie chińskiej mamy meridiany, w medycynie hinduskiej mamy kanały nadi, gdzie teoretycznie jakby one się bardzo mocno pokrywają ze sobą. I rzeczywiście tak jest, a my oczywiście jesteśmy jakby troszeczkę z tyłu, ale okazuje się, że na przykład główne, nie wiem, ten taśmy mi się powiedział, łańcuchy jakby też przebiegają na przykład zgodnie z przebiegiem tych poszczególnych struktur energetycznych, które są. Tylko coś ciekawe, tam jest to bardzo trudnie tłumaczone i trzeba znać po prostu kulturę danego kraju, żeby to zrozumieć, no nie? Jakby cały system wierzeń, bo to jest po prostu, no i te nazwy wcale są takie, wiesz, jakby czytając to po prostu łamie ci język. Więc tak, ja zresztą myślę, ciężko, że to jak my to tłumaczymy współcześnie, byłoby bardzo trudne do zrozumienia dla nich, tak, z kolei tak, w drugą stronę, nie? Ja myślę po prostu o swoim komforcie, no nie? Tak, tak, tak. Dobra. Słuchaj, z miednicą to też jest tak, jak zauważyłem sobie, że jak na przykład oglądamy jakieś materiały na YouTube, czytamy bloga, to tam cały czas są takie rzeczy typu, że miednica powoduje jakby temat kurczej nogi. Jest ciekawe, no nie? Bo są to pacjenci. Jest znowu kontekst religii, bo nawet są takie filmy, gdzie jest taki... Ja wiem. Wydłużanie nogi. Tak, to już jest przesada trochę, no nie? No tak, jednak są jacyś ludzie, którzy w to wierzą, nie? Tak, tak, tak. Kurcza noga w ogóle. Rzeczywiście zdarza się często, że przychodzi pacjent i już na przykład z taką diagnozą narzuconą od innego terapeuty, że po prostu no on tak ma, bo ma nogę krótszą. No i pytam się, ja zawsze mówię, okej, jakby
jak zostało sprawdzone, no nie? Czy to zostało sprawdzone tak, że po prostu ktoś rzeczywiście zrobił dokładne badania obrazowe, to wszystko było co profesjonalnie zmierzone przez tam sprzęt specjalistyczny, czy po prostu ktoś tak rzucił po prostu patrząc, że po prostu pacjent leży i jedna pięta jest dalej, druga jest bliżej. Trochę jest tak różnica, że wsiada, te wszystkie testy wyprzedzania kolców krzywodrowych w siadzie, w leżeniu, w staniu. I to jest, wiesz, jakby problem jest taki, że jak ktoś ci mówi, że te bóle twojego kręgosłupa, kości krzowej i tak dalej wynikają z krótszej nogi, to jesteś na straconej pozycji, no nie teraz. No bo opcja jest taka. Bardzo poważna operacja wydłużania kończyny dolnej. Raz. Życie z wkładką ortopedyczną. Druga opcja. Trzecia. Regularna terapia, żeby nie bolało. Tak, dokładnie. I albo nawet mówisz, no, ale dobra, no to regularna terapia jest tak naprawdę wtórna, no bo ta noga jest cały czas krótsza, bądź druga dłuższa, nie wiem, która jest jaka, no i to nic nie da, no bo ta noga jest dłuższa. I to powoduje, że już ale przestajesz... na jakiś czas się wydłuża. Bo na przykład właśnie robisz manipulację i przez chwilę są równej długości i wtedy, wiesz, tak. Jesteś zadowolony. Tak, i jeszcze, jak terapeuci mówią, że noga jest funkcjonalnie krótsza, to jest lepiej, bo znaczy tak, tłumaczą... to jest tak bardzo... To może wprowadzać pacjenta w błąd, bo on nie rozumie, co to znaczy, że ona jest funkcjonalnie krótsza. No my to prędzej jakby rozumiemy, skąd to się bierze, nie? Tak. Aczkolwiek no, jestem raczej za tym, żeby takich sformułowań używać maksymalnie mało albo wcale. Mhm. Tak między nami gdzieś tam możemy sobie coś takiego powiedzieć jako taki skrót myślowy, ale do pacjenta to bym tak nie powiedział. Tak. Może tu tak nas ktoś ogląda, jakby o co chodzi z tą nogą funkcjonalnie krótszą, że po prostu miednica jest w jakiś sposób zrotowana w związku z inną pracą poszczególnych struktur mięśniowych, takich na przykład jak cylinder brzuszny, bo oczywiście ten brzuszny jest połączony, dwie strony są połączone ze sobą, bo na przykład mogłoby tak, że skosy po jednej stronie działa inaczej, a po drugiej inaczej, bo czworoboczny lędźwi z jednej strony działa prawidłowo, a z drugiej gorzej, bo mięsień lędźwiowy, bo prosty uda. Tych struktur, które mają wpływ na ustawienie rocznej miednicy, jest cała masa. A jeszcze jak rozpatrujemy to, że gdzieś może być zwiększone napięcie mięśniowe, gdzieś zmniejszone i jakiś dysbalans, to nam się sytuacja jeszcze bardziej komplikuje. Ale to jest ciekawe na przykład, że mamy tą nogę funkcjonalnie krótszą. Ktoś wykonuje techniki manipulacyjne i tak dalej, bo takimi rzeczami najczęściej rzucają osoby, które wykonują terapię manualną, klasyczną. No i później ta dama miednica jest ustawiona prawidłowo, odrotowam ją. Sztos. Warto byłoby pamiętać, że takie ustawienia stricte kośćca osiowego, naszych kośni stawów, są wtórne do pracy tkanek miękkich. Mhm. Więc nie da się zrobić tego odwrotnie za bardzo. Że zrobić pach, pach manipulacji i mięśnie. Okej, okay, spoko, dzięki, że pokazałeś na prawą drogę, w którą mamy iść i jak pracować. I już teraz pracują prawidłowo. Rzadko. Myślę, że to się dzieje rzadko. A coś takiego? No, teoretycznie znowu, jeśli trafisz jakby w dobre miejsce i układ nerwowy zrozumie twoją komendę, jest na może, to szansa. Może jest tak, no ale... Jest na to szansa. Znowu, nie chcę używać słowa, że nigdy i że to nie, niemożliwe, nie. Ale... Tak, mówię, że po prostu to wydaje mi się, że przysłużyłoby się nie aż tak dużej grupie pacjentów, jakim jest to wmawiane. Tak. W ten sposób to, no, z pewnością. Mhm. Więc dzisiaj poda mi się twój tekst, bo w obszarze miednicy mamy całą masę różnych testów funkcjonalnych. Jak na przykład ktoś pamięta ze studiów książkę testy kliniczne backupa, to tam na stawy krzewodrowe, spojonowe było tych testów poświęconych sporo. Sporo. I oczywiście przodowały testy wyprzedzania, które ja też pamiętam, że nie mogłem skumać specjalnie na studiach. Coś mi nie szło w nich. O co w ogóle chodzi? Czy naprawdę jest tak istotne? Tak się zastanawiałem. Mhm. No ale mówią nam, że tak, więc badaliśmy sobie w leżeniu, w siedzeniu, w staniu, kombinacje, jak jest tak. I potem taki zamysł logiczny eliminacji, że jak w siedzeniu i w leżeniu to eliminujesz tak samo, nogi, to eliminujemy coś tam, i tak dalej. Mhm. Jak w siedzeniu też wyprzedzają, a w staniu, znaczy jak w siedzeniu nie wyprzedza, a w staniu wyprzedza, no to nogi, jak nie, to odwrotnie. I tak nie szło mi to specjalnie za bardzo. Ja wiem, dlaczego mi to nie szło. Możesz teraz dalej kontynuować, bo to dzisiaj był twój tekst. A tak, że jeśli używasz testu wyprzedzania, to znaczy, że fizjoterapia cię wyprzedziła jakieś 10 lat temu. Myślę, że więcej teraz, wiesz?
No bo to już nie pasowało. No tak, teraz to już więcej. Sumie, bo to tak, mi się ciągle wydaje, że my dopiero tak krótko działamy. Tak, wiesz? Tak, bo to wyprzedziło teraz za 20 lat, myślę. Pewnie spokojnie, za 20, bo to 10 lat pewnie wyprzedzało w sytuacji, kiedy już mi to nie pasowało na studia, które były ponad 10 lat temu. Więc tak, tak, tutaj to, tak ostatnio, to wyglądało. Tak, ostatnio też właśnie szukałem informacji o tym, jak wiarygodne są testy dla stawów krzyżowo-biodrowych i niestety są bardzo niewiarygodne. Akurat test wyprzedzania właściwie nie ma, no nie ma wartości klinicznej, nie? Mogą się przydawać testy prowokacyjne dla tych stawów i to też raczej w kombinacji. Jak stosujemy kilka różnych i jest szansa, że któryś z tych testów o dużej czułości da nam jakąś informację, że faktycznie pacjenta boli, no to możemy podejrzewać, że to jest ten staw, nie? Ja myślę, że testy prowokacyjne są o tyle fajne, bardziej jako taki test kontrolny. Tak, co się dzieje tak, przed tak, terapią tak. I co się po terapii. Trochę dla ciebie, ale bardziej dla pacjenta. Tak, tak wydaje, raczej w takim zrozumieniu, że my tych testów nie używamy do tego, żeby postawić diagnozę. Typu, że przychodzi pacjent, bolą go plecy i my wtedy wiesz, tylko robimy... tylko sobie. Albo niewielkiej grupie osób. Nie mówię, że ja albo ty na przykład. Tak. Bo jak mówisz, że fizjoterapeuci ci nie, no to nie. Wiemy, że to niestety tak robią. No pewnie tak, tak ale też ten... nie chcę mówić za wszystkich fizjoterapeutów. Tak, tak, mogę mówić jak ja robię i prawdopodobnie jak ty robisz. Tak. Że nie używamy tych testów po to, żeby zrobić, otworzyć książkę, zrobić te testy i powiedzieć tak, ma pan problem ze stawem krzyżowo-biodrowym, bo tak mi wyszło w moim teście, który oznacza, że ma pan zablokowaną miednicę, tylko raczej używamy sobie, wiemy, że prawdopodobnie no w jakimś obszarze jest problem i teraz my próbujemy sprowokować te dolegliwości bólowe, żeby mieć właśnie ten test kontrolny, czyli albo prosimy pacjenta, na przykład w przypadku stawów krzyżowo-biodrowych może się to odzywać, na przykład jak pacjent zrobi rotację i wyprost w stawie biodrowym. Albo jak na przykład robi bardzo duże zgięcie, czyli na przykład się schyla do podłogi i czuje akurat w tamtym stawie, dlatego że akurat w tej osi one będą pracować. Ja na przykład w odwiedzeniu na przykład kończyny dla online, na przykład ala test Patryka, gdzie nasz samoistnie próbuje wykonać właśnie. Wiesz, na przykład, nie? Tak. Tak, pacjent zgłasza dlatego, na przykład teście. Wiesz, tak, tak, tak. I zobaczcie, teraz są różne osie. One się od siebie drastycznie różnią. Testy się od siebie drastycznie różnią. I teraz ja bym nie powiedział na podstawie takiego testu, że na przykład pacjent się schyla do podłogi, boli go w krzyżu, mówię, dobra, mamy to, staw krzyżowo-biodrowy. Raczej nie, po prostu wiem po tym, że to jest test, który jestem później z powrotem w stanie do niego wrócić. Czyli myślę, aha, dobra, tu się pojawia ból i to jest ten problem pacjenta. Co jest też ważne, żeby to uściślić, bo teraz tak, pacjent przychodzi z jakimś problemem, ja mówię tutaj proszę na przykład zrobić to i to, on mówi o teraz boli. To jest mój ból, z nim przychodzę właśnie. Jak tak powie, że to jest mój ból, to tak, a czasami można się też zapytać, ja się na tym parę razy złapałem, że pacjent mówi, że teraz boli, boli. A to jest w ogóle ten ból, który pan na co dzień odczuwa, ten z którym pan przyszedł? Nie, zupełnie inny. Fajnie, że mamy dwa bóle. No nie? Co to mamy super, dwie rzeczy, nie? Tak, także mamy później taką możliwość skontrolowania tego, czy przeprowadzamy jakiś tam proces terapeutyczny i prosimy pacjenta o to, żeby jeszcze raz wykonał ten test po to, żeby w ogóle wiedzieć, czy pozbyliśmy się tego problemu. Więc te testy raczej do tego powinny służyć. Tak. A nie do stawiania diagnozy klinicznej. Nie. O. Znaczy w ogóle diagnoza kliniczna jest tak... Taka nawet nie dla nas, o, umówmy tak, się. Tak, dokładnie. My możemy po prostu funkcjonalną diagnozę postawić. Jakby. No. Znaczy postawić, po prostu zobaczyć i jakby starać się... ten stan zmienić. No, jakby tak. Coś tam mamy te teraz kody ICF i tak dalej, tak. Coś tam powinniśmy super wklepywać. W ogóle tego nie ogarniam tematu, to jest nie dla mnie. No. Ale, bo ktoś się może zapytać, no dobra, skoro testy są B i testy prowokacyjne są bardziej dla pacjenta niż dla nas, jako testy kontrolne, to w takim razie co? No i tutaj z racji tego, że ta miednica, mówiliśmy, że ma na wpływ na bardzo duży obszar ciała, bo w sumie tam się przecina sporo taśmie się powięziowych. Myślę, że miednica też dlatego jest tak często uwzględniana, bo jest taka oś przecięcia wielu struktur, takich długich łańcuchów. Tak. Tak naprawdę, i ruchomość bierze, w różne strony, nie? Tak, bierze udział praktycznie w każdym ruchu, no nie? Czy to w sytuacji, kiedy generowana jest siła skończyn górnych czy dolnych, to ta miednica po prostu jest takim często punktem wyjścia i wygenerowania tej siły.
Stąd rzeczywiście być może ona też jest takim jakby wytrychem do próby naprawienia wielu obszarów. No bardzo możliwe, no jest właśnie, tak jak mówiłeś, takim ogniwem po środku, nie? No to musimy pamiętać o tym, że ona nam chodzi w taką fajną trójwymiarową ósemeczkę w trakcie samego chodu. Mhm. Więc wystarczy, że wypadnie nam jeden z tych ruchów, sypie nam się cały wzorzec, no bo on już nie jest fizjologiczny, jest zaburzony. I może w związku z tym zaostrzać się jakiś problem pacjenta. No więc my teraz, lecząc obszar miednicy, poprawiamy jakiś tam łańcuch i coś pacjentowi się może poprawić. Czemu nie? Ale to też nie jest powiedziane z góry, że to musi być jedyny i ten taki topowy, szczytowy problem pacjenta. Nie? Tak. Natomiast tutaj mówiąc o tym w takim razie, co jak nie to, no i tu wychodzi bardzo fajna przed ocena aktywacji poszczególnych obszarów, ruchomości poszczególnych obszarów, czyli ruchomości kręgosłupa lędźwiowego, aktywacji cylindra brzusznego, ruchomości bioderek, aktywacji kolan, stawów skokowych. Tak, nie? Tak, tak. Ale nawet już będąc tylko w tej samej miednicy, gdy na przykład ktoś stwierdził, że tutaj się, wiesz, skupię się na tym, żeby ta diagnoza nie trwała na przykład całą godzinę, tylko żebym po prostu miał, powiedzmy, jeszcze część na jakąś terapię. No bo jednak wydaje mi się, że jest w miarę wskazane to, żeby na wizycie jakiejś pierwszej, przynajmniej to jest taki mój styl pracy, żeby oczywiście poświęcić sporo czasu na wywiad, diagnostykę, ale już wprowadzić jakieś leczenie, plus jakąś pracę manualną, plus jakieś zalecenia, tak żeby ten proces już się działo, no nie? I wtedy na przykład ocenić sobie ruchomość bioderek, aktywację poszczególnych struktur takich istotnych jak przywodziciele, które są ekstremalnie ważne na biednicy, taśmy głowki przedniej, posiadkowy średni, wielki, i teoretycznie ocenić sobie te struktury, które mają wpływ na po prostu ustawienie miednicy. Jednocześnie możemy już tak naprawdę skupić się na tych, które wiemy, że mogą być problematyczne, bo zobaczyliśmy sobie, na przykład ta miednica jest, nie wiem, bardzo w przodopochyleniu, albo rzeczywiście te, no niech będzie te stawy, ten kolce biodrowe tylne, górne, nie są, wiesz, symetryczne. Tak, bardzo duża różnica jest, to nie? To sobie zobaczyć teoretycznie, no które struktury mogą wpływać na to, że ten talerz biodrowy po stronie prawej jest zrotowany do przodu, no nie? Jakby do przodu pochylenia. I chcę sobie ocenić, czy to jest tak, że mięsień prosty uda, na przykład czy czworobocznik lędźwi, czy prostownik odcinka lędźwiowego jest na przykład zwiększony napięcią, czy może po prostu brzuch pośladek, grupa krzyżowo-łuniowa jest w wyhamowaniu. I wtedy na sobie przykład. Tak ocenić to w ten sposób, no nie? Żeby już zawęzić sobie troszeczkę tych obszarów, żeby nie testować całego ciała. Czyli tak trochę według zespołu skrzyżowań. Tak, to według zespół skrzyżowania oczywiście, tam jest trochę śmiechów, chichów z tego zespołu skrzyżowania, no, bo trochę tak, dużo osób tak patrzy zerodynkowo, że wiesz, jest albo nie jest. Jak jest, to wszystkie struktury, no nie? I na krzyż. A tak, tutaj tak, po prostu on może być takim znowu punktem zaczepienia do tego, żeby ocenić sobie pracę. Bo oczywiście ktoś może stwierdzić, że ta miednica po prostu jest w przodopochyleniu, no bo tak pacjent ma. Po prostu. Tak, może być. No dlatego też, no właśnie, tak jak mówię, że tutaj się pojawiają takie śmichy, chichy, no trochę dlatego, że jest bardzo mało doniesień takich, wiesz, w literaturze na ten temat. Koncepcja jest dosyć stara. No i znowu, jeśli się ją potraktuje jako jedynego możliwego testu, no to jest za mało. No ale to nie ma nigdy jakiegoś takiego systemu jednego, który robisz jeden test i wiesz. Nie? To świat by inaczej wyglądał. Tak. Więc po prostu warto sobie od tego choćby zacząć. Pewnie. Link w opisie macie webinar stawy krzepodrowe. W praktyce my pokażemy, jak my sobie tutaj to badamy. Dobra. I teraz tak. To w takim razie idźmy z takiego bardziej praktycznego problemu typu, skoro w takim razie ten problem nie jest z miednicy stricte, to co może powodować, że odczuwam ból właśnie czy to w kości krzyżowej, czy w stawach krzyżowodrowych, czy w obszarze spojenia łonowego, gdzieś na obszarze miednicy. Co warto uwzględnić? Teraz moglibyśmy powiedzieć, ta-dam, całe ciało, tra do zdrowia, hej. No, trochę tak jest. Trochę tak jest. Ale są jakieś rzeczy, które są częste. Bardziej prawdopodobne niż nadgarstek. No, jest dużo rzeczy bardziej prawdopodobnych niż nadgarstek. Tak. No. Co według ciebie naj? Jedno z naj. Wiesz co? No dobra, znowu trochę patrząc przez pryzmat tego, z jakimi problemami pacjenci do mnie przychodzą. No problemy trzewne
faktycznie dosyć często odbijają się bólem w obszarze miednicy, więc to mogą być problemy, nazwijmy sobie to stricte ginekologiczne, gdzie mamy nawet po prostu takie sklasyfikowane problemy, jak gdzieś tam zespół, no, nie? Zespół bólowy kości krzyżowej czy guzicznej. Lumbago. Może być lumbago, tak? Od narządów wewnętrznych, nazwijmy tak. sobie to tak. Więc tak, jakieś takie problemy właśnie ginekologiczne, czy problemy jelitowe, czy problemy z pęcherzem. Tak, jak najbardziej. Może tak być. Tak, to jest fajne, bo znaczna część problemów wisceralnych nie powoduje stricte bólu narządów trzewnych. Dokładnie. Tylko jakiś ból rzutowany. Tak, dlatego że one znowu są troszeczkę inaczej unerwione i nie wszystkie te problemy będziemy odczuwali jako ból narządu. Nie? Więc poza tym, no znowu, one sąsiadują też ze strukturami bogato unerwionymi z naszego narządu ruchu. Mhm. No, często są oplecione właśnie tkanką powięziową, mają swoje zawieszenia więzadłowe, więc może być tak, że sam organ na przykład nie ma stanu zapalnego, takiego ostrego, żeby to musiało od razu informować nasz mózg o tym, że ej, tam jest zapalenie, dawaj, jedziesz tam. Tylko może być na przykład, to mi się zawsze podoba ten przykład wątroby. Jest, no wątroba znowu nie jest unerwiona nocyceptywnie, więc ona sama w sobie nie boli. Ale jeśli zacznie się gdzieś tam przerastać w jakiś sposób patologiczny, się stłuszczać, no to ona nam zacznie rozpychać tą swoją powięź, tą torebkę Glissona. Mhm. No i wtedy nas zaczynają boleć w sumie różne rzeczy. Najczęściej medycyna też to tak klasyfikuje i to się potwierdza w praktyce. Na przykład czujemy ból barku po prawej stronie z racji ucisku na nerw przeponowy chociażby. Zaczynamy gdzieś tam czuć ból w kręgosłupie piersiowym z racji odruchu trzewno-somatycznego. On jest też taki, się okazuje, że dyskusyjny, ale sporo za tym przemawia, że tak, że tak jest. Częściej się dyskutuje o tym, czy w drugą stronę to może działać. Czy kręgosłup może nam zepsuć narządy wewnętrzne. Trudno mi powiedzieć, znowu nie chcę powiedzieć, że nigdy nie, ale rzadko mi się zdarza w takiej praktyce gabinetowej. To ewolucyjne teoretycznie. Trochę tak. Tylko takie nieprzemyślane. Tak, nie? Raczej mi się to nie zdarza, żeby było tak, że znajduję przyczynę problemu narządowego, która jest odkręgosłupowa. Kiedyś się o tym dużo mówiło, bo chiropraktycy to bardzo mocno nagłaśniali. No raczej z racji znowu tej swojej takiej perspektywy, że no jeśli masz narzędzie, które polega na manipulowaniu stawów, no to fajnie się naprawia wszystko w ten sposób. Sprawdzasz, co ono może dać. Wiadomo, tak, że teoretycznie może poprawić na przykład, myślę, że byłoby prawdopodobne to, że nawet robisz sobie jakieś takie, powiedzmy, badania nagrywane na pracę narządów trzewnych, choćby nawet badanie krwi, i gdzieś tam robisz sobie różne terapie i być może coś by się poprawiło. Tak. To się zmienia. Tak, ja czasami pacjentów proszę o to, żeby przygotowali sobie badania przed terapią. W ogóle dosyć dużo pacjentów, nawet po pierwszej wizycie proszę o wykonanie jakichś badań, jeśli tutaj widzę, że coś jest niejasne, pochodzenie jakiegoś problemu. No i na przykład oni wykonują też te badania za jakiś czas. Mhm. Się okazuje, że na przykład po badaniach tarczycy bardzo duże zmiany są. Czasami właśnie po badaniu na przykład tam CRP, no to wiadomo, że to się potrafi zmieniać. No po tych hormonalnych to widać. Tak, ale właśnie też badanie hormonów i w ogóle jakby bardzo łatwo wpłynąć na te osie stresu przez naszą pracę. I teoretycznie tak, jakby eliminację różnych problemów stresogennych, tudzież stresu strukturalnego, napięć, dysfunkcji. I zakładam też, że bardzo często dajesz pacjentom różne zalecenia, choćby dietetyczne. Oczywiście. Proste porady, no nie? Więc tak, znowu pewnie rzadko się zdarza, że wiesz, chrupniesz raz w przyszłym rodzinie i powiesz, to poproszę w takim razie jeszcze raz zbadać czysteczkę. Nie, tak akurat nie. Na szczęście naukowcy czasami robią to za nas, żeby zaspokoić naszą ciekawość, bo nie wiem, czy z tego płynie jakaś bardzo praktyczna rzecz, że faktycznie manipulacje na przykład odcinka piersiowego, zwłaszcza dolnej części, wpływają odruchowo na nadnercza w kontekście wydzielania kortyzolu. Więc na przykład po manipulacji w badaniu kortyzolu ze śliny
no to mamy znaczącą różnicę. Mhm. No więc kortyzol też działa przeciwzapalnie, no i może w jakiś sposób pośrednio wpływać na to, że pacjent się też poczuje lepiej z wyższym poziomem kortyzolu. Czy efekt jest długotrwały? Trudno powiedzieć, bo akurat zazwyczaj są to badania gdzieś tam bez follow-upu, no ale wtedy wiemy, że to jest jedna interwencja i zbadane przed i po. Tak. Więc wiemy, że jakoś to oddziaływuje, ale czy to jest wystarczające do leczenia narządu, to ja bym był z tym bardzo ostrożny. Tak. No, znaczy też. To bardzo... akurat też jest badane, bo to chiropraktycy sami chcieli, żeby to zbadać i okazało się, że nie. Okej. Okay. Natomiast też ja bym się na przykład nie pokusił o takie rzeczy, żeby zrobić jedną ingerencję i liczyć na jakby efekt, gdyż. Aha. No, z doświadczenia wiem, że jakby zrobienie często jednej rzeczy jest za mało. Że nawet dokładnie jak tak. Skupia się na jednej rzeczy, typu pracy manualnej na jamie brzusznej albo pracy pod kątem stresu emocjonalnego. To nie jest tak, że robisz pach, jedną rzecz, koniec, tylko. Aha. Pracujesz, gumerasz, mobilizujesz, uwrażliwiasz pacjenta na dany obszar i tak dalej, aha. I tak dalej. No nie, jakby terapia jest taka też wielowymiarowa. Nawet jeśli skupiasz na jednej rzeczy, typu pracy manualnej na brzusznej, to de facto nie skupiasz się na jednej rzeczy. No nie, tylko no robisz tam jest całą tego, masę tego rzeczy, sporo. Nie? O których też nie masz żadnego pojęcia. Dobra, więc na pewno warto zwrócić uwagę na dysfunkcje trzewne. To jest też ciekawa sytuacja z tymi dysfunkcjami trzewnymi, bo mam też, myślę teraz o pacjencie z tego tygodnia, gdzie teoretycznie przyszedł z dysfunkcjami typu stawy kolanowe i barki, więc trochę brzmiało jak zaburzenia centrum, no i trochę tak też było, no i mimo, że w wywiadzie nie padło nic, że perfekcja, jelitka działają super, wypróżnianie po prostu na najwyższym poziomie jest cudownie, no to w ogóle się nie da dotknąć brzucha. I w ogóle sztywny jak... Wiesz, konkret. Każde miejsce tkliwie bolesne. I się teraz tak zastanawiam po prostu, jakby co jest nie tak, no nie? Czy rzeczywiście jakby tam było wszystko super, bo ten brzuch nie wygląda, jakby wszystko super. I ta tamica w ogóle nie wygląda jak wszystko super. Nawet wiesz, test tutaj takiej kompresji stawów krzyżowo-biodrowych przez kolce biodrowe przednie i górne. Wszystko bolesne, wszystko tkliwe. I pytanie jest, czy moje pytanie było jakoś dziwne, źle zadane? Czy ktoś nie wie na przykład, jak to jest teoretycznie, kiedy te jelita działa dobrze? No też może tak nie dopytałem się też trochę, no nie? Czy nawet jak pytamy, no to też to są naprawdę trudne pytania, bo no my wszyscy mamy jakieś takie przekonania dotyczące tego, jaką dietę uważamy za dobrą. Mhm. No i też niestety bardzo mylne wrażenia płynące z ciała. Jak trochę się tym interesujemy, no właśnie, no w ogóle teraz powiem o nas, jako chyba o wszystkich terapeutach. Mhm. No, oczywiście nie mówię, że wszyscy mają dobre czucie tego swojego ciała, ale samo to, że my się uczymy tego, jak jesteśmy zbudowani, jak to funkcjonuje, jakie są objawy, dostajemy się bardziej wyczuleni na to, co się z naszym ciałem dzieje. I nam jest nawet trochę łatwiej wychwycić to, że mamy chociażby wzdęcia. Z drugiej strony mamy to pacjentów, których no ja właściwie chyba wszystkich pytam o problemy te trzewne, nawet jeśli przychodzą z innym problemem. No to jest po prostu gdzieś tam element takiej mojej rutyny no, może to wywiadu. Rytuał, jest nie? To rytuał wywiadu. I część osób mówi, że wzdęcia? Nie. No i oczywiście patrzę na brzuch, no i definitywnie tak. I oni jakby nie rozumieją, co to jest w ogóle wzdęcie. I nawet twierdzą, że dobrze się czują, że z brzuchem jest wszystko okej. Okay. Gdzie co druga reklama w telewizji dotyczy jakichś środków na wzdęcie. No właśnie, one też są dla kogoś, no nie? To są dla kogoś. Dla kogoś, więc zakładam, tych pacjentów jest sporo i zakładam, jest. Że nasi pacjenci też oglądają telewizję. Tak, czasami się po prostu też sami oszukujemy, że mamy dobrą dietę. No. Tak, tak. No bo wiesz, oszukujemy się, bo wiemy, jak ta dieta ma duży wpływ na nasze zdrowie. Aha. Chce mieć wpływ na nasze zdrowie. Chce mieć wpływ na wszystko i na wszystkich tak naprawdę. I teoretycznie wciskamy sobie takie, wiesz, farmazony. Dopóki na przykład nie zapisujemy sobie, co jemy, to wydaje się, że wszyscy się odżywiają perfekcyjnie. A ta cola to a po prostu też problem, po prostu dziennie. Też zapominamy o różnych rzeczach, które jemy. Tak. Oprócz problemów stricte trzewnych, ginekologicznych i tak dalej, na pewno fajnie po prostu nogi. Po prostu może nie będziemy rozpatrywać na stawy, dlatego że dużo osób często doznało różne kontuzje w obszarze kończyn dolnych, nawet o tym teraz nie pamiętając, co powoduje, że my często nieświadomie przenosimy ciężar ciała na drugą stronę,
co powoduje, że ta miednica już nie jest taką piękną ósemeczką funkcjonalną, która pracuje z każdym krokiem, tylko jest takim, nie wiem, dziwnym kołem albo jakoś takim bałwankiem. Nie masz, wiesz, wielki koło jedno, takie mniejsze drugie, takim bałwankiem z dwóch kul. Więc naprawdę to jest coś, gdzie warto zwrócić uwagę, gdzie bezpośrednio problemy kolano, stopa, biodro mają wpływ na miednicę i dalej na kręgosłup i dalej nawet na kompleks barkowy. I to jest, ja mówię o tym, bo to jest po prostu coś, co się powtarza tak często w gabinecie, że warto było o tym wiedzieć i znać po prostu te taśmy funkcjonalne, zaburzenia, jakie to może powodować. I wszyscy zawsze, wow, ale połączenie, powiązanie, a tobie po prostu już się niedobrze robi, gdyż to się powtarza. Bo to się wydaje tak oczywiste. Non stop to się dzieje. Tak. Tak. Natomiast słuchajcie, jakby w drugą stronę teoretycznie, oczywiście może być tak, że ta miednica jest dysfunkcyjna. Oczywiście. Bo upadliśmy na tyłek, bo jesteśmy po porodzie, bo siedzimy na dupie cały czas, się nie ruszamy. Bo chirurgia. Bo teoretycznie jakieś problemy mikrourazy, przeciążenia i tak dalej. I ona de facto w drugą stronę może powodować to samo. Może powodować to samo. Więc tak naprawdę też się często zdarza, że pracując z tą miednicą mamy super efekty pod kątem, nie boli mnie noga, moje mięśnie zaczęły lepiej pracować, nigdy nie podniosłem tyle kilogramów na siłowni, nie boli mi brzuszek, nie boli mnie główka, mam ruchomość w rączkach. Pewnie pacjenci tak nie mówią. Sztos, no nie? I rzeczywiście stosunkowo, jakbym miał jakąś... Gdzie, że stosunkowo, to też inne rzeczy się poprawiają. Stosunkowe rzeczy się poprawiają. No tak. Tak, na jakość... I to zarówno paniom, jak i panom. Dokładnie. Więc tematy impotencja, bolesne współżycie. Po obu stronach. Tak. Organizm w ogóle lepszy. Wzwód w ogóle. Tak. A mówiłeś o impotencji. Tak. Ale powiedziałem impotencja, gdzieś większy wzwód. nie powiedziałem tak. Znaczy nigdy nikt z pacjentów mi ja jakby nie powiedział czegoś takiego. Gdzieś większy wzwód. Dobra, to tak byłoby czy inaczej, ciekawe. Rzeczywiście przy pracy z miednicą... Może to powinien być element wywiadu na przykład. Jak pana wzwód? A chce pan większy? To rzeczywiście tak, no bo ja wiem, że do niewielu z nas przychodzą pacjenci i mówią, proszę pana, kiedyś to miałem zwód taki, a teraz taki, ty mówisz, okej, nie mam problemu, zobaczmy, no nie? Ale muszę zacząć, jak on wygląda. nie robimy tak. Nie, to idzie tak. W złą stronę. Nie, ale możemy rzeczywiście zbadać i pod kątem właśnie pracy z miednicą, ukrwienia narządów rodnych, ukrwienia jamy brzusznej, możemy oczywiście bardzo mocno wpłynąć na coś takiego. I to też jest, śmieszne, że przypomina z pacjentką. Pierwsza wizyta minęła, przychodzi na drugą, no i tam ja sobie, moja druga wizyta wygląda tak, że po prostu patrzę sobie, co było w wywiadzie na początku. Nie patrzy, jak ktoś ogląda na YouTube, że w zeszycie, nie wymienia tego w zeszycie, po prostu teraz mam swój zeszycik z notatkami, więc patrzę sobie na komputerku i tam pytam się, jak ten ból, i tam wiesz, jest ten ból lędźwi, na przykład wiesz, 7/10, no i pytam się, jak ten ból i tak dalej, i pacjent mówi, i już współżycie jest okej, nie jest bolesne. Ja tak patrzę, ja nie mówię pani o tym. A wiem, bo się wstydziłem, ale chciałem, żeby pan wiedział, że się poprawiło. I to było prace takie właśnie nakierowane gdzieś tam na core. Więc fajnie, a też o tym nie bez powodu teraz powiedziałeś, bo mamy miesiąc listopad, który jest... Miesiącem badania jajek. Tak. I wiesz co, ja to też mówię, gdyż to jest taka moja deklaracja, bo nie wybrałem się, ale będę pod samusienki koniec listopada i sprawdzę sobie. I to będzie taka, wiesz... Ja po prostu, żeby pamiętać, co roku chodzę w grudniu. W grudniu? Tak. O. Nie, po prostu kiedyś przegapiłem listopad, przyszedłem w grudniu i od tamtej pory zawsze chodzę w grudniu. A ten urlop mówi, pamiętać, kolej jest grudzień. Ja mówię, tak, spoko. Każdy miesiąc jest dobry. To nie trzeba czekać na, wiesz, tak, na gwiazdkę, żeby sobie kupić prezent. Ważna rzecz, że są pewnego rodzaju takie momenty, że warto byłoby sobie coś sprawdzić, szczególnie jak już ten nasz okres gwarancji się kończy. A muszę na pewno świąty 30+. Znaczy w ogóle w przypadku problemów z nowotworowych jąder i prostaty, to już takie nawet dużo, dużo wcześniej on się kończy. Nawet dużo zachorowań, prawdopodobnie większość, jeśli dobrze pamiętam, to przypada właśnie na te wcześniejsze lata. Super.
Tak. Bardzo fajne tutaj podsumowanie tego naszego dzisiejszego odcinka, a gdyż po prostu każdy z nas może umrzeć. Tak. Na raka. Tak. To by słaba śmierć trochę, znaczy, ogólnie. Plus jest taki, że jeśli zadbamy o profilaktykę, to te nowotwory są w pełni wyleczalne. Tak. Zawsze... Także lepiej się dowiedzieć, że się ma, ja niż się nie dowiedzieć. Typu, którzy mają problemy trzewne i wiesz, jest 60 plus i mówię, mówi pan, jakby fajnie było zrobić jakąś kolonoskopię po prostu, bo głupio umrzeć na nowy odwiedek grubego, który jest w 100% wyleczalny, jak się go wcześniej zlokalizuje. No i właśnie to jest też taka motywacja dla niektórych osób, że jednak no warto byłoby poświęcić się troszeczkę. To nie są miłe badania. Tak. Akurat badanie jąder nie specjalnie też hardkorowe. No nie, no zwłaszcza, że też, no też powinno się je robić regularnie samemu. Tak, no to jest akurat, powiedzmy... Do zrobienia. Tak. To myślę, nie trzeba być po prostu osteopatą, jeśli chodzi o poziom palpacji, żeby się zbadać. To jest wyczuwalny guz najczęściej. Tak, zmiana struktury, zmiana wielkości, może być po prostu wyczuwalne, że coś jest nie w porządku, że na przykład takie jądro jest idealnie takie obłe i gładkie i coś by tam się okazało, że nie jest gładkie i coś z niego wystaje i zmieniło konsystencję, no to trzeba się szybciutko wybrać na USG. Tak, i to oczywiście może być często przy na prostu bólu miednicy też. Problemy może być oczywiście. Jądra. Tak. Bóle, prostu, właśnie bóle krzyża. Tak, przykład, jeżeli ktoś po prostu takie problemy ma, to tym bardziej warto się po prostu wybrać i po prostu nawet jak to nie będzie, przynajmniej mam nadzieję, że nie będzie, to przynajmniej będzie odhaczone i jak niektórzy moi pacjenci przychodzą z bólami i mówią, kurwa, zrobiłem po prostu USG, IMR-a i nic nie ma, to ja mówię, elegancko. Bardzo dobrze. Super, mamy tylko odhaczone rzeczy po prostu najgorsze. Ja mówię, no w sumie tak, ale dalej nie ma, wie co, wolałbym mieć nowotwór? No nie, w sumie nie. Więc to jest bardzo pozytywne zakończenie tego odcinka. Jeżeli oczywiście chcecie więcej na temat miednicy, to oczywiście zapraszamy was na webinar, o którym mówiliśmy. A jeżeli byście chcieli tak naprawdę pracować w ten sposób jak my, to oczywiście zapraszamy was na kurs neurolingwistycznej terapii, tudzież masażu tonych boki, o którym też mówiliśmy wcześniej. Owszem. To wszystko zależy od tego, na jakim etapie zaawansowania jesteście. Terapeutycznego. Tak. Na przykład właśnie ten protokół diagnostyczny, o którym mówiliśmy dzisiaj, wspominaliśmy, to jest z MTG. Tak. O protokole palpacyjnym. Dokładnie. No bo teoretycznie, jeśli chodzi o neurologiczną terapię, to ja tam wolę, jak są ludzie, którzy już jakieś narzędzie terapeutyczne mają. Nie to, że tak. Na przykład są na studiach i po prostu wykluczamy ich, też spoko. Fajnie, że chcą inaczej patrzeć na człowieka, ale jeżeli ma się te narzędzia jakiekolwiek już, to jest też fajniej, bo od razu można wjechać po prostu konkretnie w terapię i diagnostykę. I najczęściej tak jest. Więc to jest taka kolejna już MTG, a później neurystyka i terapia. Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że do końca listopada jest zniżka na kurs NIT 10%. Tak jest. Tam w pole uwag po prostu warto wpisać nie ma diagnostyki bez terapii, tudzież diagnostyka jest królową, tylko diagnostyka ponad życie, diagnostyka. I po prostu wtedy ptaki prostu, latają kluczem. Ptaki latają kluczem, też może być. Dlatego, że wszyscy, którzy zapisują się, po prostu mają zniżkę. Listopada. Ej, wszystko zepsułeś. Dobra, no. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A oczywiście, jeżeli chcielibyście jakiś konkretny temat, żebyśmy poruszyli tutaj, pod kątem właśnie neurolingwistyki naszego tutaj zjawkowego podejścia do badania leczenia, to czekamy na wasze komentarze z jakimiś fajnymi propozycjami. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ciao.